Zielony Konwój LPG przejechał przez Polskę. Od 22 do 24 września odwiedził Warszawę, Lublin, Kraków i Wrocław, a później udał się do Madrytu na 23. Światowe Forum LPG. Chodzi o to, aby pokazać, że ekologiczne instalacje LPG można zamontować niemal w każdym samochodzie. W ramach tego przejazdu Zielonego Konwoju będziemy pokazywać możliwości, jakie niesie ze sobą zasilanie samochodów gazem. Gazem propan-butan, ponieważ wszystkie pojazdy, które biorą udział w konwoju, są właśnie zasilane tym gazem. Są to samochody, które na co dzień używają LPG, oczywiście z korzyścią dla kieszeni ich właścicieli i z korzyścią też dla środowiska. W wydarzeniu uczestniczyli goście m.in. z Czech, Łotwy, Australii, Belgii, Włoch czy Rosji. Я участвую в пробеге уже второй раз и вижу, как он становится все более насыщенным и более интересным. И в этот раз меня привлекает то, что я смогу посмотреть на новые автомобили, на новые системы питания, на новые двигатели в городских, загородных, различных условиях эксплуатации. Это представляет интерес для нашего обучения в учебном процессе, а также в научно-исследовательской работе. Также хочу отметить, интересно посмотреть на заправки, на сервис, на обслуживание, на всю инфраструктуру в Европе. Тоже представляет интерес, и будем надеяться, что мы это будем использовать в нашей дальнейшей работе. Instalacje LPG stosowane są od wielu lat. Kochają je przede wszystkim ci, którzy dużo jeżdżą. People can save a lot of money according to the different price of LPG compared to the price of the petrol. Zielony Konwój LPG to nie tylko przejazd samochodów przez wybrane miejscowości, ale przede wszystkim konferencje związane z korzyściami LPG dla biznesu oraz środowiska. Jak każde paliwa gazowe również wpływają na środowisko, ale w mniejszym stopniu niż benzyny, więc jest to dobry środowiskowo wybór do momentu, kiedy przestawimy się na przestrzeni kilkudziesięciu lat na samochody elektryczne, bo to jest nasza przyszłość również wobec wyczerpywania się złóż ropy i gazu. Ale powinniśmy pamiętać, że w tej chwili potrzebujemy jeździć, prawda? Więc to, że paliwa gazowe stanowią dobrą, czystszą alternatywą dla benzyny, powinno skłonić kierowców do zmiany instalacji na gazową. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów instalacji LPG, a producenci ciągle pracują nad ich ulepszaniem. Manufacturers mainly for the mechanical components are trying to reduce the space of this mainly for the reducer, okay? We have in any case a problem with the tank because tank must contain a lot of LPG, so this is the biggest problem to be solved. There are many different places where you can put the tank. Now there are also new type of tanks which can be installed in a vertical position in order to save the space for the spare wheel, and this is a new advantage for the customer. Normally the toroidal tank is put on the trunk instead of the spare wheel. We can have toroidal or cylindrical tank. In some big cars you can also put the tank outside the car in the back, okay, of the car. So you can choose according to your needs. Instalacje LPG, wbrew temu co sądzi wielu, można zamontować niemal w każdym pojeździe napędzanym dowolnym rodzajem paliwa. Są to paliwa komplementarne, a przełączenie jest albo automatyczne, jeśli mamy tak to skonfigurowaną instalację, albo prosty przełącznik ręczny, każdy to potrafi. Także jeździmy używając dwóch nośników energii, dwóch nośników paliw. We have in Australia and in the world we are seeing all types of diesel engines being fitted with LPG, including stationary engines, big trucks, even small trucks and very small sedans we are fitting to LPG. The diesel engines do run more efficiently with the LPG. The greenhouse gases are lowered by typically up to 50%. Podczas Zielonego Konwoju LPG poruszano wiele kwestii związanych z ochroną środowiska, wydajnością i efektywnością instalacji gazowych, ale także z aspektem biznesowym. If there are companies involved in that sector, that's because they make
money to make good business. So of course there is still room to have a profitable business in the LPG industry. Od začátku se zabývá montáží systému LPG a prodejem komponentů pro tyhle systémy. Současně provozuje také dopravu, zdravotní dopravu z asi ze 14 vozidly, úspor za prvé a za druhé pomoc životnímu prostředí, neboť pohon na LPG je mnohem šetrnější životnímu prostředí než pohon na klasická paliva. Doporučil bych všem, kteří ještě váhají, nechat si vozidla přestavět, návratnost investice je velice rychlá. Zielony konwój LPG można śledzić na stronie internetowej www.egipt-tur.pl.